24 pytania. Rozmowa poranka. Znając temperament gościa, to nie uda się tylu pytań zadać. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska wraz z koalicjantami. Dziękuję bardzo. Witam pana redaktora, witam państwa o poranku. Ale taki głęboki głos, panie Boże. Nie, bo troszkę mam chrypkę gardła, coś mi nawala ostatnio. Wszystkie infekcje przeszedłem, ale w tej chwili od kilku dni mam taką chrypę. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Coś jest w powietrzu. No właśnie, pytanie tylko co. A propos powietrza. Będą te wiatraki, czy ich nie będzie? No, to jest zbyt skomplikowana sprawa. Dlaczego prosta sprawa? Prosta, tak, prosta, gdyby rządzący chcieli to zrobić i przeprowadzić szybko. Natomiast jest zbyt wiele kombinacji, zbyt wiele kuglowania. Nasza propozycja była prosta, po prostu uwolnić wiatraki, dać ludziom tańszy prąd, dać przemysłowi tańszy prąd. Dyskutowaliśmy na zespole do spraw OZE 1 grudnia. Wczoraj również było się posiedzenie zespołu. Zaprosiłem pana premiera, również panią minister Moskwy. No niestety już nie przyszli. Ale w grudniu byli, to trzeba docenić. W grudniu byli, no. Jedna rzecz, która do nich dotarła, to, że korzyści muszą mieć mieszkańcy tam, gdzie stawia się wiatraki. I teraz wiatraki. ten ósmy projekt, bo on zdaje się w kolejności jest ósmy, tak, ten rządowy. Zapis jest, tylko ja wczoraj zadałem proste pytanie, jaki efekt z tego zapisu jest, bo jest tak ogólnie zapisane, tak lakonicznie, niedoprecyzowane to wszystko, że okazuje się, że może być tak, że znikoma ilość mieszkańców skorzysta z tego. Nam chodzi o to, żeby mieszkańcy, gdzie staną wiatraki, gdzie to stanowi dużą uciążliwość, niektórzy nawet straszą chorobami i tak dalej, co jest bzdurą, nieprawdą i tylko szkodę przynosi. No tak, ale z drugiej strony, panie pośle, też żeby być uczciwym, prawdą jest, że ludzie przez pewien czas nie chcieli tych wiatraków. Tak. I to raczej nie Mieszczuch wymyślił tekst, że krowy się nie będą cielić, kury nie będą się nieść. No to raczej ktoś ze wsi, a nie z miasta. Panie redaktorze, pan doskonale wie, że było to w kampanii wyborczej do samorządu i posłowie PiS, pani poseł Zalewska, inni posłowie jeździli po Polsce i napuszczali ludzi, organizowali protesty i to przyniosło skutek. No, panie redaktorze. Ja wiem, że od razu pan poseł Kasprzak tutaj politykę uprawia i to taką z wysokiego C. To nie jest polityka, to jest prawda, bo ja to odczułem. No tak, tylko do takiej pani poseł Zalewskiej przychodzili ludzie, do biur poselskich przychodzili ludzie i mówili o tym wprost, że nie chcą wiatraków. Nie, to się wszystko zgadza. To w porządku. To się wszystko zgadza, bo postawienie wiatraka powinno wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Natomiast nie można, jeżeli trafia się okazja, ktoś jest jeden niezadowolony, a z różnych powodów ludzie mogą być niezadowoleni i jechać do danej miejscowości, organizować jedno czy kilka spotkań i mówić, słuchajcie, ja nie pozwolę, żeby tutaj wiatraki stanęły, organizujcie protest, tego wójta trzeba zwolnić i tak dalej, i tak dalej. To jest dwie różne sprawy. Trzeba po pierwsze rozeznać sprawę, wytłumaczyć ludziom, na czym to polega, a najlepiej dogadywać się z ludźmi i dać im rekompensatę. No to w takim razie, skoro jesteśmy przy tej rekompensacie, ten rządowy projekt zakłada, że 10% wyprodukowanej energii trafia do tego budżetu, powiedzmy, gminnego, gdzie ten wiatrak stoi, a do tego wszystkiego gmina, no mówiąc wprost, samorząd lokalny, tak, ma korzyść z tego, że na przykład za postawienie tego wiatraka jednego, czy fermy nawet wiatraków, ma opłatę gruntową, tak? Nie, panie redaktorze, te pieniądze mają trafić do mieszkańców. Do mieszkańców konkretnie, z tym, że tam jest zapisany warunek, że mieszkańcy muszą być udziałowcami tego, mówiąc ogólnie, całego przedsięwzięcia, czyli proporcjonalnie do inwestora mniej za te 2 kW, bo zakłada się, że nie więcej niż 2 kW byłoby dla jednego gospodarstwa udziały. I teraz pytanie, czy kogoś będzie stać na te pieniądze, ilu mieszkańców stać, żeby wnieść? Ten temat trzeba uprościć po prostu. nie w zależności od zasobności kasy mieszkańcy powinni korzystać, tylko wszyscy powinni skorzystać, po prostu dać im taką możliwość. Czy skredytować to, czy to powinien być udział w produkowanym prądzie bez obciążeń finansowych, bo jeszcze nakładać w tej chwili obciążenie finansowe. Postulat nasz pozornie jest zrealizowany, natomiast on nie do końca nas satysfakcjonuje. Będziemy wnosić poprawki. Kolejna rzecz to uspołecznienie całego procesu. To mieszkańcy powinni współdecydować o tym, co będzie, ale nie można też prowadzić takiego rozwiązania, które całkowicie, bo ja słyszę w tej chwili takie rzeczy, że wprowadzić poprawkę, żeby to w referendum decydować lokalnym, czy wiatraki stawiać, czy nie, to spali nam całą ideę. Idea jest taka, żeby mieszkańcy mieli tańszy prąd, przedsiębiorcy mieli tańszy prąd, żeby w ogóle prąd był tańszy w Polsce, bo cena prądu z wiatraka jest 5-krotnie niższa niż z węgla. To można sobie prześledzić na portalu polskich sieci energetycznych, i tam doskonale widać, jak troszkę zaczyna bardziej wiatr dmuchać, to cena energii spada poniżej. No tak, ale tam są też takie widełki, jak wiatr musi dmuchać, żeby rzeczywiście ta stabilna energia była z tych wiatraków. To też nie jest tak, że im szybciej wiatr wieje i prędkość, powiedzmy, przekracza 80 czy 90 km na godzinę, to te wiatraki produkują Bóg wie ile energii, bo one, zdaje się, wtedy są wyłączane. Nie, wiatraki mają stałą moc produkcyjną, albo się kręcą i produkują, albo się nie kręcą. No tak, mówiąc sposobem ogólnym. Ale tą stabilizację oczywiście trzeba wyjaśnić wszystkim, bo to jest argument, który pokazują antywiatrakowcy. Wczoraj też to się pojawiło na komisji, która trwała do północy, do 23:30, że no jak nie będzie wiatr, to skąd będzie prąd? Nie ma takiej możliwości, żeby 100% prądu w Polsce było z wiatraku. Uzupełnieniem całego systemu. I ten system musi działać. Z tym, że my mamy dzisiaj bardzo dużą rezerwę, żeby jeszcze, mówiąc obrazowo, umieścić w systemie wiatraki. Tam są duże możliwości. Znaczy, miejsce na OZE jest. Miejsce na wiatraki również jest. Wiatraki doskonale uzupełniają się z fotowoltaiką, bo zazwyczaj jak świeci słońce, to nie wieje. Może nie zawsze. Wiatr wieje częściej w nocy niż w dzień, a słońce nie świeci, więc takie mówienie, a skąd w nocy będzie prąd, jak słońce nie świeci? A może wiatraki dadzą? Przepraszam, nie, to spokojnie. Są te efekty. Ja się na przykład bardzo cieszę, że chociażby Solidarna Polska bardzo w tej chwili stawia na biogazownię. To jest pomysł Marka Sawickiego, byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Fajnie! No to jest też bardziej stabilna aniżeli wiatraki. Mamy dużo masy organicznej, którą trzeba wykorzystać, można wykorzystać i trzeba wykorzystać, ale to stabilizuje nam system energetyczny, dlatego że biogaz można gromadzić i to jest tak jak gaz, który w zbiornikach gdzieś tam przechowujemy przez całą zimę. Natomiast można go wykorzystać wtedy właśnie, gdzie słońce nie świeci, gdy nie wieje. I to jest ta rezerwa, jak również węglówka, która w tej chwili funkcjonuje i to w dużym zakresie, też jest tym stabilizatorem, tylko że to jest takie mało mobilne źródło i z drugiej strony szkodliwe, bo mówimy o walce z klimatem, o smogu, o tym, że 50 przeszło tysięcy Polaków umiera z tytułu smogu i tak dalej, i tak dalej. I ten węgiel nam się kończy. Widać, że kłopoty z węglem są. Gdybyśmy mieli wiatraki rozwijane w takim tempie, jak były w latach poprzedniej koalicji, oczywiście z rozsądkiem i nie na siłę, nie musielibyśmy sprowadzać węgla dzisiaj. No znaczy być może byśmy nie musieli sprowadzać. Też do końca tak nie jest, bo na przykład mamy ten model niemiecki. Niemcy wiodą prym, jeśli chodzi o OZE. Wiodą prym dlatego, że po pierwsze sami sobie, powiedzmy, ten Green Deal wymyślają i w niego brną. Po wtóre są są producentem przecież części do tych wiatraków i do OZE. To się nie ma co czarować. No ale mamy sytuację taką, że Niemcy bodajże mają 50 tysięcy wiatraków, a mimo wszystko i po pierwsze rozbudowują kopalnie, po drugie nawet są w stanie zniszczyć pół miasta po to, żeby taką kopalnię uruchomić. To nie jest tak, że Niemcy się zafiksowali, powiedzieli, my węgla już nie chcemy. Nie! Oni nawet inną politykę uprawiają i powiem szczerze, mnie to dziwi, bo pan poseł powiedział, że my węgla nie mamy. My węgiel mamy. Tylko my tego węgla nie chcieliśmy eksploatować i żeśmy się podporządkowali jakiejś takiej fali czy nurtowi, który był. Nie odchodzimy całkowicie od węgla, bo to absurd, bez sensu i tak dalej. Ale o ile na przykład Niemcy tylko i wyłącznie zalewali te kopalnie swoje, to my poszliśmy krok dalej. Zamiast je zalewać, to my je zasypujemy. Węgiel jeszcze przez wiele lat będzie służył produkcji energii w Polsce i to jest taka prawda i nie ma co tutaj protestować i nie ma co się denerwować na to. Natomiast my musimy mieć wizję, jak ten miks energetyczny będzie wyglądał. I tak jak powiedziałem, jest duża już przestrzeń w tej chwili na miejsce na wiatraki, jeszcze większa na biogazownie, fotowoltaika jeszcze może dużo zmieścić, bo tutaj są z kolei inne możliwości, szybka inwestycja i bezpośrednia konsumpcja tego prądu przez firmy, przez przedsiębiorstwa, które chcą sobie budować i tu państwo może mieć bardzo minimalną rolę w tym wszystkim jako regulator, ale przede wszystkim też uproszczenie prawa, bo jeżeli my nie odblokujemy systemu administracyjnego, to w wielu przypadkach jest to blokowane. Dzisiaj przedsiębiorca nie może sobie postawić farmy fotowoltaicznej i dla siebie prąd produkować, tak zwanej linii bezpośredniej, żeby z tego korzystać, bo państwo mu to blokuje, bo państwo jest monopolistem, bo państwo chce kontrolować to wszystko. Nie, dać decyzyjność ludziom na dole, w miejscowościach, w poszczególnych wioskach, czy są te wiatraki, czy nie chcą, dać przedsiębiorcom możliwość, dać rolnikom system i takie prawo, które, bo Marek Sawicki rzeczywiście, jeszcze jak był ministrem, współpracowaliśmy wtedy, był ten pomysł w każdej gminie biogazownia, to był dobry pomysł, ale nie został sfinalizowany, bo też zbyt duży opór był, że to śmierdzi, że to środowisko będzie. Nie, dzisiaj są takie poza tym metody. Waszemu koalicjantowi reprezentującemu szczególnie wtedy elektorat miejski, to było nie na rękę. Interesów w tym nie było. Nie na rękę, bo coś się dzieje na wsi, bo wieś będzie mieć swój prąd, bo będą miejsca pracy. System energetyczny jest czymś, co powinno być systematycznie z jakąś rozwagą rozwijane i nie da się tego w jednym roku uruchomić, a za 3 lata zatrzymać, bo to nie tędy droga. Ja pana tak banalnie zapytam. Pan jest szefem przecież tej komisji do OZE. Wie pan, ja tak ostatnio się zagłębiłem w treści rachunku, faktury, którą dostałem za energię elektryczną. I tam na przykład jako posiadacz szczęśliwy OZE, czyli tych paneli fotowoltaicznych, pan wie, że ja też opłatę na OZE wnoszę w dalszym ciągu? Tak, jeżeli popatrzymy na te rachunki... Czyli ja sobie sam finansuję to, że mam OZE, tak? Mało kto... To jest absurd. Tak, to jest absurd. Mało kto jest w stanie rozczytać ten rachunek. Ja powiem panu, ja też muszę czasami godzinę wieczorem siedzieć, żeby rozczytać to wszystko, za co ja płacę. Bo za prąd nie płacę, ale za te wszystkie... Jest opłata abonamentowa, abonamenty, nie abonamenty. Opłata, nikt do mnie nie przychodzi, licznik mam powieszony, zdalny odczyt, a za wszystko muszę płacić i to czasami duże pieniądze. Przesył i te wszystkie inne czynniki w rachunku to stanowią około 50%, więc to jest dużo. To jest dużo, gdybyśmy popatrzyli. A może być taniej, może być znacznie taniej, jeżeli każdy sobie... Nawet przez ten udział, jeżeli te wiatraki by produkowały 2 kW mocy zainstalowanej, bo o takiej mówimy nieefektywnej. Dobrze, proszę państwa, to tak brutalizując naszą rozmowę, znaczy przepraszam, przechodząc szybciej do clou i do sedna. Przejdzie ta ustawa, czy nie przejdzie? Ona jest konieczna, jeśli chcemy uzyskać KPO. Nie ma się co czarować, nazywamy rzeczy po imieniu. Ja to wczoraj też w ten sposób powiedziałem. My nie możemy patrzeć na ustawę OZE-ową, bo ogólnie trzeba mówić, jako tylko pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. One są potrzebne, one są ważne, tam są pieniądze również. Tam są chociażby OZE. I na linie przesyłowe. Tak, i na linie przesyłowe. Tylko, że my nic nie robimy, żeby stworzyć warunki tutaj, żeby pomóc ludziom, żeby tym mieszkańcom wsi dać możliwość uzyskiwania tańszego prądu, bo dzisiaj prąd jest cholernie drogi. My mamy ceny zamrożone w tej chwili, ale prąd generalnie jest drogi i on będzie długo, długo drogi, bo surowce energetyczne są drogie, surowców energetycznych brakuje, mamy wojny w różnych częściach świata i tak dalej, i tak dalej. Więc róbmy wszystko, żeby ten prąd produkować na miejscu, dywersyfikować dostawy surowców energetycznych, uniezależnić się od dostaw ze wschodu, co w tej chwili już przynosi również efekty, ale niech to będzie tanio, niech to nie będzie drogo, nie płaćmy, nie róbmy monopolu energetycznego, o tak. I łatwiej jest uzupełniać swoje krajowe czymś z zewnątrz, aniżeli bazując na czymś z zewnątrz, później się zastanawiać, co by tu jeszcze dołożyć, żeby ewentualnie tylko i wyłącznie sprostać zapotrzebowaniu. Życzę, żeby, panie redaktorze, żeby ta ustawa była uchwalona, ale w takiej formie, i tu będziemy zgłaszać poprawki, to nie będzie w tym tygodniu, bo prace komisji zostały wczoraj przerwane, nie wiem z jakiego powodu, to fakt, że już było późno, około północy. To, że nic nie robiono do tej pory też w tym zakresie, to pokazuje fakt, że zgłoszono 8 projektów z różnych stron sceny politycznej, bo po prostu środowisko, teren domagał się tego i taka była potrzeba. To nie spychałbym na kark Unii Europejskiej, że Unia nam wymaga. Unia może sobie wymagać, ale my mamy robić z rozwagą, z rozmysłem u nas i pomagać ludziom. Mhm. Ja. Miło mi, ale to widzę, że pański kolega partyjny w tej chwili też nas słucha. Pozdrawiamy pana posła. Dziękuję bardzo. Pana marszałka notabene. Mieczysław Kasprzak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję.